jako że pracowała na wszystkich stopniach pracy w organizacji, dużych organizacjach, od najniższego asystenta po studiach glonojada, takiego mało zarabiającego, no teraz jestem dyrektorem sprzedaży, ja mogę to wykorzystać do biznesu, który będzie dla mnie. Udało mi się podpisać rezerwację jeszcze przed wbiciem łopaty. Projekt kosztował 32 tysiące złotych. Mówię, o kurczę, no to właściwie to ja nie mam tej kasy. Zacząłem budować w 2021 roku, wtedy wszystkie materiały szły do góry. Nie mówiłem nikomu przez długi czas, że jestem na etacie, bo w ogóle, bo zauważyłem, że inwestorzy, dla inwestorów to nie za bardzo jest, dodaje otuchy, że ktoś jest na etacie. Biznes Rider. Cześć, witajcie w nowym odcinku Biznes Ridera, a moim dzisiejszym gościem jest Radomir Sejdak. Piąteczka. Cześć. Radomir jest osobą, która jeszcze pracuje na etacie, jest dyrektorem sprzedaży, ale też jest deweloperem. Poznaliśmy się parę lat temu, bo Radomir był u mnie na warsztatach deweloperskich i dzisiaj chciałem z Radomirem porozmawiać, jak to jest łączyć pracę na etacie z byciem deweloperem. Rozmawialiśmy w kuluarach wcześniej, że tak naprawdę to wcale nie jest takie dobre, żeby to łączyć na pewnym etapie już, tak? Bo później się okazuje, że są w biznesie można zarobić więcej pieniędzy, prawda, niż etacie. Natomiast chciałem zapytać, jak to było u Ciebie, no bo pracowałeś na etacie, prawda? I skąd ten pomysł w ogóle, żeby wejść w deweloperkę? Mhm. No tak, no nie od razu Rzym zbudowali, więc tak samo deweloperkę można zacząć, czy w ogóle swoją działalność part-time business, part-time job i dzięki temu ma się tą swoją stałość dochodów, a jednocześnie można realizować swoje ambicje i właśnie ja gdzieś trafiłem na Ciebie na YouTubie, że zajmujesz się nieruchomościami i w tym szkolisz, prowadzisz warsztaty i pomyślałem, że wejdę właśnie w tą branżę. Ale żeby nie stracić dochodów, to dlatego zostawiłem sobie stabilną ala pracę. Wiem, że to jest trochę iluzja, natomiast jest to jakoś praca, która daje dochody. A ponieważ mnie bardziej podziękały nieruchomości budowane, czyli działalność deweloperska, to od razu widziałem, że to jest odroczona gratyfikacja, więc na to potrzebuję dochody, potrzebuję coś jeść przez ten czas, zanim to się wszystko zrealizuje. Okej, okay, powiedz mi, jak to było, kiedy ty podejmowałeś decyzję, że wchodzisz, jakby robisz sam własny projekt, tak? Ile trzeba było na to pieniędzy? Jak to było na samym początku u Ciebie? Gdzieś usłyszałem u Ciebie w filmach, że do wejścia w działalność w nieruchomości nie potrzeba kapitału. Nie wiem, czy źle usłyszałem, że nie trzeba wcale kapitału, albo że nie trzeba dużo kapitału, natomiast jakoś to uwierzyłem, jakoś to łyknąłem. No generalnie chciałem i tak spróbować tego, że to będzie jedna z rzeczy, które chcę spróbować. A miałeś kapitał na to? No nie bardzo miałem kapitał, więc chyba dlatego tak mi się to spodobał ten pomysł, że nieduży kapitał jest do tego potrzebny. No na początku to było wyzwanie poskładać pieniądze na warsztaty. Wtedy to jednak parę tysięcy nadal kosztowało. To było 3 lata temu. 3 lata temu ponad, parę tysięcy, więc tutaj z żoną zdecydowaliśmy, okej, okay, dobrze, składamy pieniądze na te warsztaty, może coś z tego będzie. Mhm. No i tak. To było. Natomiast no, ponieważ cały czas było potrzebne, żeby rozpocząć dalej z tym działać, to było potrzebne to zaplecze finansowe, więc byłem dalej na etacie gdzieś tam. W międzyczasie się prace zmieniały, zmieniałem pracodawców, już w pewnym momencie już nie byłem przywiązany do jednego pracodawcy, cały czas zmieniałem sobie kilku pracodawców dalej. Jestem teraz też. No ale stały dochód jest i mogłem sobie ala w spokoju realizować działalność deweloperską. Mhm. Okej, okay. Jak to było? Robisz to gdzieś koło miejsca, w którym mieszkasz, czy gdzie budujesz i co budujesz? Abyś mógł przybliżyć jakby co wybudowałeś, co teraz budujesz? Mhm. Na początek był plan, żeby budować domy jednorodzinne. Plan się zupełnie rozmył po Twoich warsztatach, gdzie okazało się, że tutaj jakaś skala minimalna chociaż musi być, więc buduję czworaka, cztery segmenty, cztery jednostki dla czterech rodzin. Ja na to mówię czworaka Daniela, no bo u Ciebie tak naprawdę na tych warsztatach przekonałem się, że dzięki temu będę miał stosunkowo małą skalę, czyli nie potrzebuję na to 10 milionów, a jednocześnie mogę koszty stałe, które wiążą się z tą działalnością, rozbić na cztery jednostki i mieć jeszcze elastyczność dopasowywania się do rynku, gdzie ten proces jednak w moim przypadku trwał 2 lata od momentu rozpoczęcia do zakończenia. No to tym bardziej, warunki, jak wiemy, się zmieniły totalnie. Więc to taki czworak był wtedy, już jest w tym momencie zakończony, oddany, sprzedany i jest teraz mam drugi czworak, który jest na 60% wykończenia. Mhm. Okej. Okay. A powiedz mi, kiedy byłeś na warsztatach? W którym to było roku? Czyli to był 2020 rok, marzec, kwiecień, czyli początek
COVID-a, początek tego czasu. Bo ty byłeś na online, prawda? Ja byłem na online. Wtedy już powziąłem decyzję, że okej, trzeba zrobić kolejny krok, wybrać architekta, zrekrutować zgodnie z tym, z twoimi wytycznymi, sprawdzić, wydzwaniać tylko takich i sprawdzać takich, którzy mają rekomendacje, którzy robili coś dla deweloperów i tak dalej, bo to różne przychwałki można było słyszeć, żeby skierować się na projekt deweloperski. No i tak, no i znaleźć na to środki i gdzieś tam działkę. I tak, no to po tym szkoleniu uwierzyłem bardzo w ten temat, że to może się być zrealizowane, a jestem odpowiednią osobą do zrealizowania tego, do zegzekwowania tego, bo nawiążę tu do etatu. Jako że pracowałem na wszystkich stopniach pracy w organizacji, w dużych organizacjach, zaczynałem w Łódka Bols, tak zwane, od najniższego asystenta po studiach glonojada, takiego mało zarabiającego tak naprawdę, a później w paru latach to było w marketingu, otrzaskałem się w marketingu, dostałem markę pod siebie, później stanowisko bliżej sprzedaży, później zupełnie zarządzanie całą sprzedażą na Polskę, no i teraz jestem dyrektorem sprzedaży, więc te moje skille, które mam, ja mogę w tym momencie, jak już byłem na warsztatach, hej, ja mogę to wykorzystać do biznesu, który będzie dla mnie. Do tej pory musiałem robić to dla kogoś. Budżetować tak samo, również milionami obracać. W tym momencie będą to moje, ale jeśli człowiek jest odpowiedzialny na stanowisku za swoje rzeczy, to wie, że jest odpowiedzialny. I teraz jest po prostu pracuje w firmie, a teraz pracuje dla siebie. Dla mnie to był tylko shift taki, że robię teraz dla siebie. Okej. A ile procent czasu poświęcasz na pracę, a ile procent na biznes? No dla mnie to, nie ukrywajmy, to są prace wieczorami i weekendy na tym. Jestem gdzieś tam na telefonie, natomiast na 100% poświęcam się swojej pracy etatowej, dlatego że tam mam dobre dochody oraz stałość. I jestem w sprzedaży, więc wynagradzany jestem za rezultaty sprzedażowe mojego działu. Ja bym powiedział tak, że ta praca w początkowym etapie to jest około może pół etatu, bo to trzeba przygotować na etapie projektu, tak, zadbać o finansowanie, już wystawić do sprzedaży, więc tak samo organizować sprzedaż na samiutkim początku przed wbiciem łopaty, tak zrobiłem zgodnie z twoim poleceniem, również nieoficjalnie, mam nadzieję, że inspekcja tego nie słucha, że również wystawiłem do sprzedaży, zanim dostałem PNB ostateczne. Ale inspekcja to nie interesuje, tak? A jak słucha, to niech tam nie się zajmą swoimi rzeczami. Wytniemy twoje oczy, zrobimy taki czarny pasek, tak? Nazwisko przyblurujemy. Ten tak. No i dzięki temu, co właśnie usłyszałem, to był jeszcze ten czas rozgrzanego rynku, udało mi się podpisać rezerwację jeszcze przed wbiciem łopaty, gdzie ja jeszcze próbowałem nakręcić marketing, robiąc zdjęcia tej łąki, gdzie będzie te domy z kwiatkami, że moje osiedle akurat nazywa się Mój Ogród, bo ma ogrody i kwiaty, każdy dom nazywa się nazwą kwiatu, konwalia, narcyz, tulipan, mak polny i kwiatki, i jeszcze na tym etapie udało mi się podpisać rezerwację pierwszą, więc dla mnie to było niesamowite i jakby jeszcze przed zaangażowaniem jakichś tam ogromnych środków na to. Okej, a jak znalazłeś działkę na pod czworak? No tak. Działka, na której zbudowałem, okazuje się, wykorzystałem działkę, która jest w rodzinie. Natomiast w momencie, gdy szedłem na warsztaty, byłem przekonany, okej, dobra, to trzeba jakąś działkę poszukać do tego. No i ta działka, na której w końcu zbudowałem, w pewnym momencie przyszła do głowy, że jakby ona zupełnie była z boku mojego myślenia, że jakby nie rozpatrywałem jej. To było właśnie, jest tam, gdzie powstały moje czworaki, to jest między Warszawą a Mińskiem Mazowieckim, w połowie drogi, w gminie Halinów. I tam jest ileś hektarów, które nikt przez dziesiątki lat o tym nie myślał. Tam po prostu rosło sobie zboże czy cokolwiek innego. Natomiast pomyślałem sobie, że okej, może idealna to ona nie jest. I od warsztatów od ciebie wiem, że czasami warto nawet taką działkę sprzedać i dopiero zacząć kupować gdzie indziej. Ja bardzo często mówię, że taka działka z rodziny, ojcowizna jest najgorszą działką, bo nie zawsze ona jest w dobrej lokalizacji, na dobrej do robienia biznesu. Czasami lepiej dużą działkę sprzedać i kupić małą działkę w lepszej lokalizacji i zarobić dużo więcej na tym i dużo łatwiej. Tak. Ale w tym przypadku się udało, tak? Tak, udało się. Myślę, że to jest można dzięki egzekucji i temu, że jednak po odpowiednim warsztacie i przygotowaniu się, jestem bardzo excelowy, więc ja wszystko umieszczam w Excelu, każde koszty, jak wydam coś na 50 zł nawet na firmę, to i tak to wliczam, żeby wiedzieć dokładnie, jaki mam PNL, tego się nauczyłem w sumie firmie. Dokładnie ile mam kosztów, ile przychodów, zawsze to liczę. Więc jak sobie to skalkulowałem, że jednak potrzebuje środki i potrzebuje jednak z bankiem o czymś rozmawiać, czy z inwestorami, to ta działka będzie jednak, przynajmniej na początek, jakimś atutem. Za pierwszym razem. Okej, i skąd wziąłeś pieniądze na realizację tego projektu? No tak, pamiętam, jak podejmowałem decyzję o tym, że okej, angażuję architekta, szukam architekta, znalazłem go, projekt kosztował 32 tysiące złotych. I mówię, o kurczę, no to właściwie to ja nie mam tej kasy po tych warsztatach i
No to zacząłem oszczędzać, czy z żoną zdecydowaliśmy, dobra, oszczędzamy, czy no już warsztaty opłacone, dobra, teraz architekta i podpisując umowę, architekt teraz mam nadzieję, że tego nie ogląda, ale wtedy nie miałem tych pieniędzy, natomiast pomyślałem sobie, okej, w takim razie już teraz nie ma wstecz, teraz idziemy tylko do przodu. No to te pieniądze były składane jeszcze z naszych, natomiast wiedziałem, że ta działka, która była normalnym polem, z projektem budowlanym, stanie się więcej. No więc w najgorszym wypadku, to był dla mnie plan D, to nie był B ani C, to był dla mnie plan D, to ja mogę sprzedać z pozwoleniem na budowę. Że zdobędę ten projekt, z architektem zgodnie z wytycznymi ustaliłem, że tak, rozliczamy się 50 dopiero po tym, jak przyniesie mi pozwolenie na budowę. Tak? No to wtedy mówię, ok, czyli będzie to mnie kosztowało, ale wtedy mam działkę z pozwoleniem na budowę, tak, na dom. I będzie więcej warta, tak? Tak, będzie zdecydowanie więcej warta. Pomimo, że te 30 tysięcy, to mówię, jak nic, stówę więcej pozyska. Więc skoro nie miałeś pieniędzy na tego projektanta, to skąd wziąłeś później kasę na budowę i jakby ktoś to sfinansował? Myślę, że tutaj podzielę się losy takich większości osób, które zaczynały w nieruchomościach w Polsce. To trzeba zrobić to na podwójnej, potrójnej dźwigni albo ileś krotnej dźwigni, więc tutaj zacząłem wypytywać rodzinę i znajomych o to, czy nie chcieli mi zainwestować. To no, wiadomo, w większości są odmowy, ale że jestem w sprzedaży, dla mnie odmowa to jest codzienność. Zresztą byłeś w sprzedaży, tak? Tak. Ja ostatnio mi powiedział absolwent takie przysłowie, ja często mówię, że właśnie, że trzeba statystykę i każda porażka cię zbliża do sukcesu. Tak. I jeden z absolwentów powiedział mi ostatnio, no, to jest tak jak z tymi ropuchami, że żeby poznać księżniczkę, to trzeba poznawać 100 ropów, tak? Czy 100 żab. I jakby te żaby są taką właśnie odmową, prawda? Tak. I no, tak jest w biznesie. Udało się w rodzinie znaleźć jakieś pieniądze oraz udało się inwestorów zewnętrznych również znaleźć kilku, którzy zgodzili się wejść na procent w pożyczkę w ten projekt oraz wykorzystałem swój etat. Czyli to, że mam etat, to daje mi zdolność kredytową. Tak jak wielu fliperów, czyli osoby, tak, które kupują mieszkania, sprzedają, wykorzystują swój etat, są również na etacie, do tego, żeby pokazać bankowi, że okej, okay, poproszę o pożyczkę na, co tam, to hipoteczną się bierze, na przykład, tak, pod swoją nieruchomość, swoją nieruchomość, gdzie mieszkają, no ale mają dochód stały, więc wtedy mogą dostać i flipować. No więc ja tak samo również to wykorzystałem. A ty jesteś osobą, która nie była na moim szkoleniu, zanim zaczęła budować, tylko widziałeś go w internecie, widziałeś go online, prawda? Tak. Teraz dowiedziałem o tym, jakby przed tą rozmową. Natomiast byłeś też na warsztatach takich jak na powtórce, prawda? Czyli byłeś jeszcze raz na takich fizycznych, przyjechałeś po dwóch latach, można powiedzieć, jeszcze raz. Ale też wiem, że oglądałeś moje warsztaty po kilka czy kilkanaście razy. Przeorałem je zupełnie. Jakby to było na płycie CD, to już byłoby się wypaliła pewnie. Nie, no to ja sobie przegrywałem sobie. Nagrałem sobie tą wersję na telefon i czy zbiegałem z tym, czy jak jeździłem samochodem, jak jeździłem do klientów czasami, to po prostu przerywałem, cały czas słuchałem. Jak przez spotkanie z architektem słuchałem o tym, jak powinien być projekt. Przez spotkanie z pośrednikiem sprzedaży, którym na wyłączność się podpisałem również, co miało być w umowie, więc jakby to mi dawało. Proces budowlany, cokolwiek mi proponował ktoś materiały, czy podpisywać na stan surowy, tak samo przeorywałem, dobra. Tak generalnie jak nie 10, jak nie wiem ile razy. Czasami i na noc sobie puszczałem, że spałem sobie. No i nawet nie wiesz, że to weszło, prawda? Ja tak, no samo. Właśnie. A to jest tak czasem jak z książką, że czytasz książkę, wyłapujesz tam część rzeczy, później cały czas nową rzecz między wierszami. Tak jest. Tak, czasem trzeba zrobić 5 razy albo 10, żeby coś weszło, prawda? Tak było, absolutnie. A to też na innym etapie słuchałeś ją za pierwszym razem, a na innym etapie, kiedy już masz działkę, to jesteś dwoma różnymi osobami, tak? Czyli masz inne doświadczenie, jak tak jest. Jesteś po roku działalności, przygotowania, a już masz inną wiedzę, inny background, prawda? Znaczy, więc ja uważam, że warto powtarzać. Ja też na swoich warsztatach często te główne są to najważniejsze, ale daję też wersję online bardzo często, żeby można było sobie to powtarzać jak w kółko, żeby to po prostu już było prawie, że tak spojone z twoją głową i swoją wiedzą, żebyś czuł, że to jest wiedza już twoja. Dodatkowo miałem swój piękny czarny notesik, gdzie i tak zapisywałem najważniejsze rzeczy z tego szkolenia online, gdzie też sobie po prostu też patrzyłem, to gdzieś szybko można było spojrzeć tak naprawdę sobie na tę stronę, okej, co z architektami, co z tym, na co zwracać uwagę, gdzie mnie się wydawało to ważne. Okay. Tak, wykorzystać na maksa. A powiedz więcej o tym projekcie, jakby ile mają metrów te lokale, powiedz jak to wyszło finalnie, ile tu zarobiłeś. Tak, czyli jakie koszty budowy miałeś? Pierwszy czworak to jest cztery segmenty, 116 metrów każdy z garażem, 116. I tak modelowo, tak? Tak, modelowo, dokładnie, plus do tego poddasze nieużytkowe do wykorzystania, to nawet 30 metrów wyszło z tego poddasza, w drugim już robiłem troszkę mniejsze, ale 116, ok. Koszt budowy, no to grubo powyżej 2 miliony wyszło, z 2,5
6, coś takiego, zarobek. Ale razem z działką? Razem z działką, tak. Okej, czyli koszty wszystkie, tak? Tak, tak. Wszystko, właśnie. A sama budowa, twarde koszty budowy? Aha. Zaniesień, tak jakby. Czyli stan deweloperski, to wyszło mi okolice 4000 zł za metr. Mhm. No więc tak. To akurat jest mniej. Natomiast no, ja mówię, w Excelu wliczam wszyściutkie koszty, może nie wszyscy tak robią, ale że również na paliwo jakiekolwiek koszty biura, koszty księgowe, ja też to doliczam, bo przecież by tego nie było, gdybym nie prowadził tej działalności. Tak. Więc ja tak też to doliczam. Jaki udało się zarobek? No, wybudowałem, zacząłem budować w 2021 roku, kiedy rynek był trochę rozgrzany, również materiałów, i zaczęły być duże koszty energii, i wtedy wszystkie materiały szły do góry, więc z zakładanego 20% gdzieś tam przychodu zostało z marży z tego, zostało okolice 15%, więc okej, 400 tysięcy złotych udało się zrobić, mniej niż było zakładane. Natomiast no, po drodze było mnóstwo komplikacji, to jest cały fun tej deweloperki, że człowiek tego nie przewidzi, co się w pół roku zdarzy, albo w półtorej, albo w dwa. Że wybuchnie wojna, że nagle Nord Stream 2 będzie zakręcony i nagle zacznie brakować pustaków po Rotterdam, jak w moim przypadku, tak? Albo że PS Gaz, gdzie miałem podpisaną umowę na to, że będzie gaz, nagle Mawi wypowiada umowy w całej Polsce i też nie było gaz. Nagle trzeba zmienić wszystko na podłogówkę i na pompy ciepła, czyli też podwyższały się koszty budowy. Mimo wszystko zarobili 400 tysięcy, co wyższą kwotą, prawda? Robiąc coś przy okazji, ucząc się jeszcze, tak, niż praca na etacie, prawda? Tak. Więc jakby to pokazuje, jaki jest potencjał, prawda? Już kolejny projekt pewnie zrobiłeś o wiele sprawniej, o wiele lepiej. Więcej na każdym metrze kwadratowym, bo metr kwadratowy, nieważne czy budowałem 116 metrów, czy 150, czy teraz 91 każdy segment, to metr kwadratowy budowy jest praktycznie identyczny, może to okienko minimalnie większe jest, a koniec końców każdy zapłaci więcej za metr kwadratowy, zarówno kawalerki, jak i segmentu takiego mniejszego, bo spełnia swoją funkcję, czyli dumny jestem z tego, że wprowadzi się tam rodzina, która sama będzie mogła mieszkać. I tak samo, czy ona na 91 metrach, czy na 116, ich komfort życia będzie prawie taki sam praktycznie. No to, że garażu nie będzie na przykład, tak? No to im komfort życia im się nie zmieni. Ja Cię zobaczyłem, Radomir, pierwszy raz w 2020 roku, bo byłeś na takiej konferencji, którą ja organizowałem, bo czyli w marcu byłeś na szkoleniu, czy w kwietniu, a później byłeś na takiej konferencji, którą robiłem nieruchomości od zera. Tak. I tam wstałeś i powiedziałeś, że da się, że jeszcze sobie tego jakiś nie wyobrażałeś, a teraz dzisiaj rano na twojej budowie betoniarki lały beton fundamenty, tak? Tak było. Nieruchomości od zera, wspaniałe wydarzenie. Dziesiątki kontaktów, co chwilę z kimś nowym się można poznać, inspirujące historie, tak samo jak i ze sceny, że po prostu się da. Ja się zainspirowałem, ja mam nadzieję przekazałem też inspirację innym, że da się, ja akurat deweloperka. Półtora roku temu, jak byłem na warsztatach u Daniela, marzyłem sobie o tym czworaku i dziś rano w tej koszuli, w tych butach stałem na placu budowy, gdzie cztery betoniarki wylewały fundamenty pod mojego czworaka. Czworaka Daniela. Brawo! To są rzeczy możliwe. Wielkie brawa! Myślałem sobie, że wtedy to powiem, dlatego że pomyślałem sobie, że mnóstwo osób, tam przecież było 1000 osób, ile na tym? Wielkie. Aha, no to masa osób było. Część osób po prostu wstała, zjadła sobie śniadanie, ubrała się jakieś, trzeba jakoś ten dzień przeżyć, żeby być na tej konferencji. A ja przecież dopiero co rano byłem z kierownikiem i właśnie przyjmowaliśmy, dobra, tu betoniarki, to żeby się zmieściło, dobra, czy ta moja droga zrobiona z gruzu wytrzyma te betoniary i tak dalej. I tutaj briefowałem czy kierownika, czy ekipy, które są, dobra, okej, ale pamiętajcie, tutaj to jest tutaj nie byle co się dzieje, to są fundamenty, no, żeby po prostu to powiedzieć. No i faktycznie, może troszkę umorosane te buty miałem, jak przyszedłem, żeby w sumie to powiedzieć. Mhm. Może zainspirować też. Dodać też otuchy innym, tak? Że da się tak naprawdę, da się działać, da się robić biznes. I wiele osób mówi, ja mam pracę, mam kredyt, mam dzieci, nie mogę tego zostawić, nie mogę tego rzucić, więc wygodniej jest oczywiście siedzieć sobie w tym miejscu, w którym się jest samemu, prawda? Tak. No nie mówiłem nikomu przez długi czas, że jestem na etacie, bo zauważyłem, że dla inwestorów to nie za bardzo jest, dodaje otuchy, że ktoś jest na etacie, bo myślę sobie, że ktoś tego nie pociągnie. Zajęty, to trzeba dużo energii do tego jednak, a nie każdy w to uwierzy. A jakie miałeś problemy takie, albo takie chwili zawahania, albo takie podczas całego tego projektu? No to na pewno rosnące koszty energii spowodowały, że koszty jednak zaczęły mi rosnąć i wziąłem sobie zgodnie z
z warsztatami jakiś margines błędu na koszty rosnące, natomiast ponieważ na przykład koszty stali rosły, bardzo koszty pustaków, na przykład w pewnym momencie na przykład porotermu zabrakło w Mazowieckim, ja miałem mieć szlifowany porotem równiutki, okazało się, że później musiałem jakikolwiek łapać, który jest nieszlifowany i zapłaciłem mi tak więcej niż za ten lepszy, co wcześniej był ustalony w kosztorysie, nikt na to nie ma wpływu. I w moim przypadku, powiem, że jestem pod Warszawą, jak się okazuje w XXI wieku, zakład komunalny nie był chętny zbudować wodociąg. Pomimo, że to jest obok domów innych, to akurat te 200 metrów wodociągu, że akurat wody nie, to tak. Nie jest. Ja myślałem, że to jest oczywiste. Do później pojawiłem u Ciebie na warsztatach. A pamiętasz, co ja mówiłem na warsztatach, prawda? Także, żeby zawsze uzależnić zakup działki od tego, czy będziesz miał pewność i daty, kiedy to i koszty, prawda? No tak, ja myślałem, że to akurat to będzie oczywistość, bo myślę, nie żądam tutaj jakiejś diamentowej drogi, tylko wody. Tak. To mnie zaskoczyło i zdążyłem cały projekt, cały budynek, czyli tak, zacząłem ustalać te przyłącza, również energetyczne, jak i wodne. Tutaj gdzieś dostałem strzała, tutaj gdzieś się coś udało, tutaj się coś puściło. Zdążyłem zaprojektować, dostać pozwolenie, wybudować, przygotować do oddania i wodociąg dopiero robiłem. Okej, ale ty robiłeś sam na własny koszt? Sam robiłem, no. Czyli oni powiedzieli, chcesz to rób. Tak, chcesz to rób. I nie powiedzieli mi za to, że sąsiedztwo PKP, bo akurat buduje niedaleko stacji kolejowej, powoduje, że musi być dużo... musi być zgoda na odstępstwo, że jest przy... W terenie kolejowym, czyli w odległości mniejszej niż 10 metrów, trzeba zgodę PKP na to. No to oni tam chyba nie odbierali maila, nie odbierali telefonów przez 3 miesiące. Po 6 miesiącach udało się mapę do celów projektowych, żeby projekt wodociągu zrobić, więc to mi opóźniło bardzo. Sama przyłącza. Powiedz mi, jak wygląda w takim razie kwestia tego drugiego etapu, czyli zysku i realizacji tego drugiego czwaraka, którego budujesz? Tak, no to tutaj będzie na szczęście powyżej 20%, grubo powyżej 20%. Czyli jaki zysk przewidujesz tutaj? Tutaj bliżej 700 tysięcy złotych powinno być, natomiast no to czyli taki po prostu normalny, bliżej książkowego, który polecasz. I wiele rzeczy no to się złożyło. Mniejsza powierzchnia da większy zarobek na każdy metr, ale też nie ukrywajmy, wchodząc w nową branżę, nawet jak się ma jakieś doświadczenie w korpo, to jednak człowiek będzie następny raz robił coś lepiej. Tu jestem bliżej już zbudowaną strefę komfortu w tej deweloperce mam, gdzie na początku wszystko rozmawia się pierwszy raz z wykonawcami, pierwszy raz z kierownikiem, pierwszy raz z pośrednikiem. Nie optymalizuje człowiek aż tak kosztu, bo zajmuje się po prostu najważniejszymi rzeczami. Teraz już jestem w stanie zrobić każdą z tych rzeczy o procent lepiej. Jak na to patrzysz teraz z perspektywy? No bo zacząłeś deweloperkę, totalnie nie mając doświadczenia w biznesie deweloperskim, ani nawet w biznesie nieruchomości. Wcale, tak. Bo dzisiaj zajmujesz się w przemysłowej branży, z tego co kojarzę. Tak, produkty chemiczne, tak. Dokładnie, dlatego co uważasz o tym, żeby ktoś, kto nie ma doświadczenia w deweloperce, wchodził w ogóle w nieruchomości? Aha. Jakby ktoś wchodził w nieruchomości, na przykład zaczynał, miał doświadczenie na przykład z mieszkaniami, z flipami, to powiedziałbym, że to już jest naprawdę duży krok w kierunku również deweloperskim. Taki fundament. Tak. Dlaczego? Po pierwsze, dlatego, że już remontując, ma do czynienia z ekipami, musi negocjować, ma tą umowę, którą musi negocjować, żeby ktoś go nie wystawił, żeby zrealizował i po 10 takich flipach, 10 takich ekipach, gdzie kilka musi zdjąć, niektóre musi przycisnąć, przypilnować, to już ma doświadczenie z tymi ekipami, a czy ekipa jest remontowa, czy ekipa jest budowlana, to prawdopodobnie jest podobny pokrój ludzi, niech nikogo nie obrażam, ale po prostu... Schemat. Tak, i trzeba pilnować, więc tak naprawdę dla niego ustalanie później stanu surowego z kolejną ekipą, to będzie bułka z masłem. Plus, bardzo ważne, że przecież osoba kupująca, przygotowująca mieszkania w bloku musi pod konkretnego klienta. A przecież deweloperce też budujemy pod konkretnego klienta, więc jeśli on będzie wiedział, że ten teren jest dla młodych rodzin z dzieckiem, czy młodych rodzin, to będzie pod to przygotowywał i on wie, co powinno w tym być, tak. Jak powinno być przygotowane. To tego zwykle deweloper nie ma. Bo większość osób myśli, że deweloperka to jest stawianie ścian. A to nie jest. W mojej opinii to jest mniej niż 30% całego. To nie jest stawianie ściany instalacji. To pozostałe 30% to jest przecież i kwestie finansowe, tak? Co tak naprawdę, jak już ktoś jest flitterem, to przecież on też musi o to zadbać. To mało kto ma pół bańki leżące na swoim koncie. Tylko też trzeba inwestorów znaleźć. Z bankiem trzeba rozmawiać jakieś. Też trzeba dalej to kombinować, więc takie doświadczenie. Okej, okay, a Radomir, powiedz mi, jakie są teraz twoje plany na przyszłość? Co byś chciał robić w kolejnym projekcie, jakby kolejną rzecz? Jakby, gdzie byś chciał być? Dalej rozwijać działalność deweloperską. Myślę, że przez kolejne 10 lat chciałbym się tym zajmować. I mam na oku teraz działki, które są albo pod 10 jednostek sprzedażowych, między 10 a 20. Mam jedną na 10, jedną na 20, 22. I w zależności jak się ten biznes plan, czy teraz jestem na etapie rozmowy o cenę oraz z architektami, żeby mi chłonność działki dokładnie przebadali, takiego sprawdzania.
No i podejmę jeden z tych tematów. Zdecydowanie chciałbym sobie w najbliższych miesiącach zarezerwować działkę na kolejny projekt domów jednorodzinnych. Może wielorodzinka. Super. Widzę, że masz taką plakietkę jeszcze z konferencji, bo dopiero co wczoraj była konferencja nieruchomości od zera, ale w 2023 roku. Tak. I powiedz mi, po co tam pojechałeś, bo już masz doświadczenie. Co roku jeżdżę. No właśnie, i co tam dostajesz w takim razie, bo to jest konferencja raczej dla osób, które są początkującymi, prawda? Tak, no właśnie, ja tak samo jak już wyrażałem zainteresowanie, powiedziałem ci tam wśród znajomych czy coś, że na takiej nieruchomości od zera, nie, sens, Radomir, od zera, no przecież ty już coś robisz, budujesz, ale nie to za każdym razem daje energię, że jestem w tym środowisku, no bo jednak nie każdy ma rodzinę osób zajmujących się nieruchomościami albo rodzinę deweloperów czy fliperów, więc tutaj można przynajmniej porozmawiać z ludźmi, którzy się zajmują takimi samymi rzeczami, problemami, na tym samym mindsetem mają i to mi co roku mi daje nową energię. I na takich eventach jak teraz pojawia się też dużo osób, z którymi rozmawiałem raptem parę dni temu, którzy już są też w nieruchomościach, tak jak ja. Również gdzieś tam z kimś robią flipy, gdzieś są inwestorami, chcą zainwestować i takie osoby najczęściej może się z przodu i z takimi osobami się podlecieć, ale w ogóle faktycznie w kuluarach czy później przy coli można porozmawiać również o wspólnych biznesach. A pytanie, czy ty masz jakieś pytanie do mnie? Czy masz coś, co chcemy skonsultować albo zapytać, o co nie mieliśmy wcześniej okazji? Ale z jakimś moim kolejnym projektem na przykład, tak? Na przykład, tak. Czy masz jakieś pytanie takie, w sensie merytoryczne? Aha, merytoryczne zupełnie, no tak. No to mam, no i mam jeszcze na oku, oprócz działki, mam taką nieruchomość komercyjną na oku, która jest takim 700 iluś metrowym spumem budynkiem, który był zwykłym sklepem jakichś tam rzeczy sprzedające. No i właśnie chciałem go zarezerwować. Okej. Okay. Zarezerwować jednocześnie na umowie warunkowej, czyli zarezerwować, ale na umowie warunkowej i dostać klucze. Mhm. Czyli te wszystkie warunki, czyli żeby jak dostanę klucze, mój cel jest, że jak dostanę klucze, to będę mógł odgruzować tą nieruchomość, bo ona nie jest jakaś taka super, nie jest bardzo stara, technicznie jest, wygląda sprawna, ale natomiast trzeba ją trochę odgruzować i wtedy z takim czymś mógłbym zaprosić rzeczoznawcę oraz pójść do banku, że jest taka tak, rzecz. Że już miałbyś po prostu, nie robić nakładu, bo to by były koszty, prawda? Właśnie. Natomiast jakie warunki miałaby spełnić ta umowa, prawda? I jakby, od czego bym chciał uzależnić to? No właśnie, na przykład, że chciałbym uzależnić, na przykład, że jeśli wynajdę stan techniczny jakiś niewłaściwy, znaczy, chodzi mi o to, żebym mógł się wycofać w razie czego. Czyli pójdę z tym gotowym ala biznesplanem, przygotuję biznesplan i pójdę do banku i bank na przykład mi jeden, drugi, trzeci mi odmówi, na przykład faktycznie miałoby się nie udać, to żebym mógł się z tego wycofać. Czyli podpiszę rezerwacyjną, warunkową. Zanim podpiszesz, to jeszcze dam mój właściciela na to, żeby po prostu on się zgodził na to. I teraz warunek pod tytułem kredyt nie brzmi dobrze, bo kredyt zależy od kogo? Od ciebie, od twojej zdolności, od twoich możliwości, a nie od właściciela. Lepiej uzależniać umowę od wad nieruchomości. Od wad nieruchomości. Tak. Albo od braku możliwości uzyskania pewnych rzeczy. Czyli powiesz tak, ja kupię ten budynek od ciebie, załóżmy zapłacę za niego 1 000 000 zł, pod warunkiem, że dostanę zgodę na przekształcenie tego na cele mieszkaniowe. No właśnie. Albo dostanę możliwość przyłącza danego medium. Tak? Czyli na przykład, albo będę mógł zwiększyć prąd o ileś tam KW, bo to mi potrzebne. To jest niezbędne wręcz, żeby tam były mieszkania, tak? Albo będę mógł zmienić sposób użytkowania, albo dostanę pozwolenie na budowę, na zmianę użytkowania, albo... I teraz to dotyczy nieruchomości, nie ciebie, bo to oni powiedzą, jesteś cienki bolek, masz małe dochody, bank ci nie dał, no nie moja wina, tak? Tak, no to nie, to bardziej, że nieruchomość. Znaczy, możesz to oczywiście zrobić, ale to bardziej na taką litość może prywatna osoba, która jest edytowcem, dostać od kogoś, prawda? Ale my jako inwestorzy można to poruszyć. Ale wtedy oni powiedzą, no to jaką mam gwarancję, że ty kupisz, jak ty nie wiesz, czy będziesz miał kredyt, nie? Ty lepiej zawsze powiedzieć, ja mam pieniądze, ja mam gotówkę, czy jakby nie mówić o banku w ogóle, mam pieniądze, nie pytaj mnie skąd, mam parę źródeł finansowania i jakby to w pieniądze jest problemem. Tylko problemem jest to, czy ta twoja nieruchomość jest w ogóle coś warta. Tak. Nie, czy ona da tak, się tak. coś z niej zrobić. To jest taka, jak ty właścicielu drogi mówisz, tak? Dokładnie tak. I wtedy on mówi, okej, to zależy nie od ciebie, może nie ode mnie, ale od urzędu, od... Gestora mediów i tak dalej. Od sytuacji zewnętrznej, więc dlatego łatwiej mu wtedy będzie, to nie, jak ty się wycofasz, co mi się nigdy nie zdarzyło, to przełknąć, bo on nie będzie zły na ciebie, tak? Tylko na tą drugą stronę, więc dobrze mieć taką furtkę wyjścia. Fajnie, także Radomir, ja ci życzę wszystkiego dobrego, sukcesów na dalszym polu biznesowym. Także mam nadzieję, że spotkamy się za parę lat i mi pokażesz jakby ten progres, który zrobiłeś. Także dzięki wielkie, piąteczka. Dzięki. Hej.